Furs Gdańska. Autor: Bruno Siak. Czyta: Bruno Siak. Czy ja tak właśnie będę mieszkał, jak nie założę rodziny? Zapytałem się w myślach, kiedy przekroczyłem próg kawalerki Jarosława i Mersa. Mieszkanie było zawalone wszelkiego rodzaju rupieciami, ale głównie książkami, gazetami i płytami CD z muzyką. Książki stały już w przedpokoju obok szafy na buty. Gospodarz układał je w nierówne wieże, które sięgały niemal sufitu. W każdej chwili groziły zawaleniem. Wokół toczyły się kłęby kurzu i pyłu, jakbym przebywał w średniowiecznej bibliotece. W mieszkaniu czuć było wilgotną szmatą, używaną miesiącami do zmywania podłogi. Mój zleceniodawca żył sam i chyba aż do śmierci nie miał zamiaru sprzątać tego bałaganu. Niech pan nie zdejmuje butów, panie Phil, powiedział, zamykając za mną drzwi. Ja nie zdejmuję od lat. Nie sprzątałeś też od lat, pomyślałem, ale podałem mu rękę i dałem się poprowadzić do pokoju. Mężczyzna zwalił z tapczanu kilka książek i schował pod kaloryfer. Wskazał mi miejsce, bym usiadł. W pomieszczeniu, w którym mnie przyjął, nie było widać ścian albo były zastawione regałami z książkami, lub zasłaniały je po prostu ustawione na sobie piramidy podręczników, prac naukowych i powieści. Po tytułach zauważyłem, że mój klient gustował w romansach, chociaż nie upadł tak nisko, by zbierać harlekiny. W pokoju stało jeszcze biurko ze starym drewnianym krzesłem. Na nim wisiała dokładna mapa gdańska. — Myślałem, że będzie pan starszy — powiedział Imers, poprawiając okulary. — A ja, że pan młodszy — odparłem z głupia frant i usiadłem na tapczanie. Gospodarz usiadł przy biurku. Miał pooraną z marszczkami twarz, niewiele czarnych włosów na głowie, ale za to starannie uczesanych i umiejętnie wytrymowaną czarną brodę, poprzetykaną tu i ówdzie wizną. Zauważyłem też nadwagę. Brzuch wyglądał tak — jakby chował pod swetrem piłkę do koszykówki. — Cieszę się, że pan przyjechał — powiedział. Widać było, że ma trudności, jak zacząć, więc mu pomogłem. — Przyjechałem, bo pan zapłacił dwa tysiące złotych zaliczki. Do tego mieszka pan w Gdańsku, a ja lubię morze. Tylko raz byłem, ale niewiele pamiętam. Tylko namiot i to, że mój ojciec codziennie łaził pijany, bo tyle piwska łoił. No i pewnie nie byłem w samym Gdańsku, tylko gdzieś obok — — Tylko nie pamiętam, gdzie. — Mhm — odrzekł gospodarz, chwytając się za brodę. Nie wiedział, co na to powiedzieć. — To niefortunne — wydukał w końcu. — Proszę mówić, śmiało — zachęciłem go. — Ja już wszystko słyszałem i wiele widziałem. Pan zapłacił zaliczkę, więc sądzę, że sprawa jest poważna. Ma pan pewnie dla mnie zadanie. I Mers ożywił się, bo do pokoju wszedł gruby kot. Zwierzę miało obwisły brzuch, tak wielki, że stał się łysy od spodu, najprawdopodobniej od wycierania o podłogę. Kocur podszedł do mnie i zaczął wąchać czubek buta. Pan pozna Rudolfa, powiedział Imers. Nazywałem go tak na część Rudolfa Valentino. Nie wiedziałem, o kim mówił, ale skinąłem głową i uśmiechnąłem się. Postanowiłem sprawdzić później w telefonie. Schyliłem się też. I podrapałem kocura za uchem. Zaczął mruczeć głośno, jak dwusuwowy silnik. Wyprężył grzbiet i zaczął ocierać się o nogi. — Panie Fil", powiedział w końcu Imers — zapomniałem, że pan po długiej podróży, pan gdzieś z południa Polski, zdaje się, zrobię panu herbaty i opowiem, o co chodzi. Dobrze? — Dobrze. Gorąca herbata nie mogła być niebezpieczna, nawet w takim brudzie. Co najwyżej połknę trochę kocich kłaków. Podobał mi się ten kocur. Miał klasę. Był najbardziej stoiskim kotem, jakiego w życiu widziałem. Czarna może być? krzyknął z kuchni Imers. Może! Dobiegł mnie brzęk szkła i szum czajnika elektrycznego. Wyobrażałem sobie, jak tam w środku tego czajnika musi wesoło tańczyć kamień. Pomyślałem, że będzie zgrzytał w zębach jak piasek. Byłem pewien, że Imers nigdy nie odkamienia urządzenia. Zaraz wszystko powiem! — krzyknął gospodarz. — Tylko... Przerwał nagle. Zabrzęczało coś szklanego. Pewnie rozbiło się o podłogę. Rudolf wlazł na tapczan i usiadł obok mnie. Wystawił swoje łyse, twarde, od tłuszczu brzuszysko. Poklepałem go w nagą skórę. Wydawał się to lubić. Imers wrócił i podał mi herbatę. Była w szklance z cienkiego szkła. Pamiętałem takie z dzieciństwa — Moja babcia wsadzała je w wiklinowe koszyki, żeby się nie poparzyć. Jestem lekarzem sądowym, takim, wie pan, co pomaga określić przyczyny zgonu, powiedział gospodarz, dmuchając na herbatę. Moja praca polega na prowadzeniu sekcji zwłok. Wie pan chyba, w telewizji już to stało się znane. Tak, tak, wiem. Zaciekawił mnie. Miałem złe przeczucia co do tej sprawy ale wydawała się interesująca. Proszę mówić dalej, zachęciłem go. Najlepiej od razu do rzeczy, bo po co tańczyć wokół tematu? Powtarzam, że wiele słyszałem i jestem ostatnim, który nie będzie panu wierzył. Rudolf wpakował mi się na kolana, mruczał jak startujący do lotu śmigłowiec. Jarosław Imers pokiwał głową i podrapał się po brodzie, zbierał myśli. Od jakichś trzech miesięcy trafiają do mnie bardzo dziwne ciała. Kontynuował. Ja pracuję w zawodzie 25 lat. Niedawno miałem jubileusz i takich rzeczy w życiu nie widziałem. Prokurator, jak do mnie przychodzi z kolejnym, też nie ma nic mi do powiedzenia, poza tym, że ciało leżało tu albo tam. Nic więcej. Na razie tych dziwnych zgonów było siedem. I ja jestem przekonany, że to morderstwa. Pojawiają się coraz częściej i ja się obawiam, że będzie ich coraz więcej. Żeby pan dobrze zrozumiał, pierwsze ciało pojawiło się w czerwcu, dwa w lipcu i teraz mamy sierpień, a jest już cztery, a nawet nie ma połowy miesiąca. Przestałem głaskać Rudolfa, i kot obrócił się na nogi, zniecierpliwiony, znowu zaczął się o mnie ocierać. A policja co na to? Zapytałem. Wszystko zakwalifikowano jako wypadki. Albo śmierć naturalną. Poczułem, że serce zaczyna mi mocniej bić. To było bardzo ciekawe, chociaż na pewno też niebezpieczne. Dobrze, a pan myśli, że ktoś ich zabija, tak? Tak, ale nie taki zwyczajny ktoś. Podejrzewałem to wcześniej, że to jakiś duch, albo demon, ale ostatecznie przekonały mnie ostatnie ofiary. Ma pan jakieś zdjęcia? Mężczyzna uśmiechnął się blado. Tak właśnie myślałem, że pan będzie chciał obejrzeć, dlatego wszystko zgrałem na laptopa. Mam film z sekcji i zdjęcia elementów kluczowych dla, dla sprawy. Dobrze, ale to później powiedziałem, unosząc rękę, by pozostał na krześle, bo chciał pójść po komputer. Najpierw, niestety, proszę pana, musimy omówić bardziej prozaiczne sprawy, żebym wiedział w ogóle, czy powinienem się tym zająć. Dobrze, rozumiem. Czego pan dokładnie ode mnie oczekuje? Że pan powstrzyma tego demona i przestanie zabijać ludzi. A jest jakieś miejsce, co łączy te wszystkie morderstwa? Jakieś miejsce, gdzie grasuje ten demon? E, niestety nie. Pokręcił głową mężczyzna. Wskazał na mapę Gdańska, wiszącą nad biurkiem, którą wbite było siedem czerwonych pinezek. Jakby to było jedno miejsce, to prokuratura by się za to wzięła, a tak... Te siedem przypadków nie jest ze sobą łączone. Zainteresowała mnie ta sprawa. Wyglądało to na coś poważnego i nieoczywistego. Przez ostatnie miesiące trafiały mi się same duchy, zjawy, i chociaż czasami bywało gorąco, to jednak popadłem w rutynę. Wie pan, że zapłatę biorę za załatwienie sprawy z dołu. Tak, to bardzo ryzykowne, chyba w pana fachu. Tak. Czasami nie dostaję obiecanych pieniędzy. Ode mnie pan dostanie, proszę się nie bać. Imers wypił łyk herbaty i odstawił szklankę na biurko. Ile by pan za takie coś sobie życzył? Normalna stawka to dwadzieścia tysięcy. Dobrze, niech będzie dwadzieścia tysięcy. Ale zaliczki nie wliczam. Oczywiście. Tylko jest jeszcze jedna sprawa. Jako, że biorę za sukces zwyczajową stawkę, to musi pan pokryć moje koszty mieszkania. Mamy lato, ja teraz muszę płacić 120 zł za noc. Zwykle klient ma problem w określonym miejscu i sprawę mogę załatwić w jeden albo dwa dni, ale tutaj obawiam się, że to potrwa dłużej. Będę musiał tego demona najpierw zlokalizować. Trzeba jeszcze brać pod uwagę przypadek, że go w ogóle nie ma. Oczywiście, oczywiście, pokiwał głową Imers. Ja się mogę mylić, nawet wolałbym się mylić. Ale nie sądzę. Co do mieszkania, to rodzice yy, dwa lata temu zmarli, i może pan tam zamieszkać u nich bezkosztowo. Tak się zabieram, żeby sprzedać to mieszkanie, ale ceny ciągle rosną, a ja tak pieniędzy wie pan, nie potrzebuję. Pościelnową kupimy po drodze. No dobrze, powiedziałem, jednym haustem wypiłem herbatę. To formalności załatwione. Ja muszę tylko dowódzę i pan pokaże wszystko i powie. Wstałem i wyszedłem z pokoju. Tak z zapuszczonej muszli flazetowej nie widziałem od dzieciństwa, kiedy musiałem wysikać się w toalecie na dworcu kolejowym w... Może pominę nazwę miasta, żeby nikt się nie obraził. W środku było brązowo, gęsto i pachniało jakby siedemnaście kotów miało tam kuwetę. Bałem się, że z mętnej wody wyskoczy nagle szczur z wyszczerzonymi zębami, by mi się wwiercić w brzuch. Kiedy wróciłem do pokoju, laptop stał już na biurku. Cały ekran zajmowało zdjęcie pierwszego ciała. Przyczyną pierwszych dwóch zgonów było zgniecenie, powiedział Imers, wskazując na ekran. Ofiary leżały na ulicy i zgon nastąpił w nocy. Mężczyźni byli pijani w chwili śmierci i obu okradziono, zanim znaleziono ciało. Jakiego rodzaju to było zgniecenie? zapytałem. Jakby ktoś postawił na nich dwie tony. Połamane żebra, które przebijały płuca, uszkodzenie mięśnia sercowego, pęknięcie śledzionej i wątroby. Zgon nastąpił szybko z powodu uduszenia. Płuca zalała krew. Popatrzyłem na wyświetlone na komputerze zdjęcie. Klatka pierwsiowa mężczyzny była fioletowa i zapadnięta. W niektórych miejscach skórę przebiały kości. A co na to policja? Uznali, że to pobicie. Ignorując kompletnie mój raport, że to jakiś wielki chłop rzucił się na ofiarę i ją zgniótł, jak była nieprzytomna. Wie pan, jak zapaśnik w lestingu albo MMA. A to możliwe? Może jakby ofiara była kilkuletnim dzieckiem, ale nie czterdziestoletnim facetem. W dodatku facet dbał o siebie. Chodził na siłownię, miał mocne mięśnie i kości. To był biały kołnierzyk, ale naprawdę zadbany facet. A dlaczego pana wnioski uznano za złe? To oczywiste. Przyjęcie mojego raportu oznaczało, że ktoś zabił ofiarę w innym miejscu i porzucił ją na ulicy. Prokurator wolał rozbój ze skutkiem śmiertelnym załatwił sobie inną opinię i to potwierdziła jego pobicie. Uznał, że to nie było morderstwo. Tak chyba wygodniej. Wie pan, w Gdańsku ważna jest turystyka i nikt nie chce jechać do miasta, w którym ktoś po prostu zabija. To pan nie wierzy w rabunek. W jeden to może by mu wierzył, ale nie dwa. Drugi facet tak samo zgnieciony w nocy i w małej uliczce. Ale wie pan, to nie jest ważne. Ofiara trzecia była jeszcze dziwniejsza. Najdziwniejsza z nich wszystkich nacisnął kilkanaście razy klawisz na klawiaturze, przeskakując kolejne fotografie. Pojawiały się tam zdjęcia organów, które musiały ulec standardowemu badaniu, by uznać, czy ofiara nie została uduszona, utopiona i czy nie podano jej trucizn, a także zdjęcia ciała pod różnymi kątami. Gdy na ekranie pojawił się trzeci mężczyzna, otworzyłem usta ze zdziwienia. Niemal krzyknąłem, gdy Rudolf przeszedł mi pod nogami, łaskocząc mnie w rękę postawionym ogonem. Prawa noga trzeciego denata wyglądała tak, jakby ktoś mu ją wyrwał z biodra. Skóra została zerwana z całego podbrzusza, odsłaniając skankę tłuszczową. Naczynia krwionośne związano gumką recepturką. To tak przyjechał? zapytałem. Tak, to jest pierwsze zdjęcie, gdy dokonywałem oględzin zwłok. I od czego umarł? Wykrwawił się na śmierć. I co? Ja, jak to? To też uznali za wypadek? Uznali za morderstwo. Ale potem okazało się, że ofiara miała godzinę przed śmiercią spotkanie wspólnoty mieszkaniowej. Widziało go dwadzieścia osób. Był zdrów jak ryba. Rano znaleźli go w mieszkaniu, bez nogi, ale w ubraniu. Facet miał normalnie spodnie ubrane, ale noga urwana. Nie mogłem w to uwierzyć, ale zrobili zdjęcia w mieszkaniu. Cała krew prawie z niego uszła. O szóstej rano wezwano policję, bo ciało leżało w przedpokoju, a płytki miał niemal równe z progiem drzwi wyjściowych i krew wypłynęła na klatkę schodową. Wie pan? Ile trzeba siły, żeby wyrwać człowiekowi nogę w z biodra? I to nie jest po prostu tak, że sobie uwiążesz linę do jakiegoś silnika i przywiążesz z drugiej strony. Noga najpewniej pęknie w kostce albo kolanie. No i jak przytrzymać resztę ciała? To musiałaby być skomplikowana maszyneria, by tak człowieka trzymać, żeby mu wyrwać w ten sposób nogę. Ja nie zauważyłem żadnych zasinień, śladów wiązania na ciele tego mężczyzny. No po prostu nic. Nie mam pojęcia, jak tego można dokonać. I wtedy pan zaczął podejrzewać coś ponadnaturalnego. Nie, jeszcze nie. Uznałem, że facet musiał mieć jakąś anomalię w stawie biodrowym. Jedyne wytłumaczenie jest takie, że ktoś do niego przyszedł albo kilku i wyrwali mu nogę dzięki temu, właśnie dzięki tej anomalii, bardzo delikatnie chwytając za kończynę, no i poszli sobie. I co dalej? Nic. Śledztwo stoi w miejscu. Nikogo nie widziano. Facet prowadził normalne życie, tyle że był samotny, mieszkał sam. A następne ofiary? Tutaj już nie było tak spektakularnie przynajmniej na zewnątrz. Imers otworzył kolejny katalog i pokazał zdjęcia ofiar. Ciała nie miały żadnych obrażeń widocznych na pierwszy rzut oka. — Jaka przyczyna śmierci? — Zawał serca. — No to wydaje się normalne. — Niby tak, ale to... to był bardzo, bardzo dziwny zawał. Niedokrwienie serca z reguły występuje na skutek pęknięcia blaszki miażdżycowej, a tutaj nic takiego nie było. Nie chcę pana zanudzać szczegółami, ale to wyglądało raczej tak, jakby ktoś otworzył klatkę piersiową tych mężczyzn i założył zaciski na najważniejszych arteriach wieńcowych naraz. Takie coś nie występuje. Tyle, że klatka nie była otwierana, nie było najmniejszej rany. No, niech pan zobaczy. Wskazał na zdjęcie otwartej klatki piersiowej. Serce było odsłonięte, a dwie główne arterie, które zaopatrywały mięsień w krew, zgrubiałe. Jakby ktoś tam wsadził mentosa. Tuż przed zgrubieniem arterie wyglądały na ściśnięte i zapadnięte. No tak, mruknąłem. Widać wyraźnie, ale ja nie jestem specjalistą. Rozumiem, że to zakwalifikowane jako zawały. Tak, przyznał Imers, bo to były zawały technicznie, ale one nie dzieją się w taki sposób. No i mogło być tego więcej. Mogły umierać osoby, a, po, a potem ich nie badano. Głos Imersa zadrżał. Wydawało mi się, że w jego oczach zauważyłem łzy. Wytarł je jednak zaraz wierzchem dłoni. Na laptopie zauważyłem wtedy zbliżenie twarzy ostatniej ofiary. Poczułem, że lekarz coś przede mną ukrywa. Usiadłem na kanapie. Rudolf natychmiast wskoczył mi na kolana. O, polubił pana, zauważył gospodarz. On lubi tylko dobrych ludzi. Wyczuwaj ich. Zamknął laptopa i umieścił go w torbie. <laughs> no bo jestem dobry, roześmiałem się. Piliśmy przez chwilę herbatę w całkowitym milczeniu. Słyszałem tylko odgłosy ulicy i mruczenie Rudolfa. Gospodarz coś przede mną taił, byłem tego pewien. Jestem dobry, ale muszę coś podkreślić, panie Imers. Niech pan na mnie popatrzy. Demony to nie zabawa. Jeżeli rzeczywiście istnieje tam gdzieś siła, która potrafi zgniatać ludzi, wyrywać im kończyny i zatrzymywać serca, to muszę mieć wszystkie, absolutnie wszystkie informacje. Pan mi czegoś nie mówi, prawda? Imers złączył dłonie, splutł i rozplutł palce, a potem oblizał usta. Jak powiedziałem to prokuratorowi, to mnie to mnie po prostu wyśmiał. Ja nie jestem prokuratorem. Gospodarz pokiwał głową i sięgnął po szklankę z herbatą. Była już jednak pusta. Nawet rodzicom tego nie powiedziałem. A co dopiero, no niech pan to w końcu wykrztusi. Jestem gajem, powiedział, nabrał powietrza w płuca i wypuścił powoli. Patrzyłem na niego zdziwiony. Wyznanie wydawało mi się bez związku ze sprawą. Poczułem się jak w jakimś reality show. Na, naprawdę, chodziło mi o coś bardziej. Imers zaśmiał się krótko. Uff, ale ulga. Panu mówię pierwszemu w życiu. Nie, no, pewnie, że to nie ma znaczenia dla sprawy, ale jestem gejem i dzięki temu po prostu wiem, że wszystkie ofiary. To byli homoseksualiści, niektórzy może biseksualiści, to akurat trudno stwierdzić, ale akurat mieszkali samotnie i prowadzili dość aktywne życie, wie pan. To pan uważa, że to był jakiś demon homofob? Imers wzruszył ramionami i nagle posmutniał. Zacisnął szczęki i wbił wzrok w podłogę. Prosił pan o wszystkie, absolutnie wszystkie informacje, a teraz pan sobie jaja robi. Nie, nie mówię, że to jakiś demon homofob. To, że to byli geje, to fakt, który może być przydatny. Poczułem się źle, zachowałem się nieprofesjonalnie. Facet rzeczywiście dał mi przydatną informację, a moje pytanie zabrzmiało jak drwina. Przez chwilę nie wiedziałem, jak z tego wybrnąć. Wybrałem najprostszą opcję. Z reguły taka była najlepsza. Przepraszam pana, panie Imers. To było głupie i niedojrzałe, to co powiedziałem. <laughs> nie wiem, co mnie napadło. Gospodarz skinął głową. Przyjął moje przeprosiny. Rozumiem. Pan może zna się na demonach, ale widać, że mało pan przeżył. Tak po ludzku. Bo panu powiem, że życie homoseksualisty to nie jest prosta sprawa. Szczególnie jak się ma dużo wspólnego z policją. Pan znał ostatnią ofiarę, tak? Jakoś bliżej? Tak, pokiwał głową. To była osoba mi bliska, ale lata temu. Miałem po prostu dobre wspomnienia i dobrze pan wyczuł, że to popchnęło mnie, by pana szukać. Ale ta relacja była lata temu i zostawmy to może, bo to zapewniam, nie przyda się panu. Ale wiedziałem, że jeszcze jedna ofiara jest gejem i to mnie właśnie skłoniło, żeby pogrzebać i popytać. I wszyscy byli gejami. Bez udawanych rodzin, tak zwani wolni. Większość otwarcie mówiła o swojej orientacji. Słuchałem i dziwiałem głową, ale nie wiedziałem, co z tym wszystkim zrobić. To mi wyglądało na pracę bardziej dla detektywa. Nie było żadnego punktu zaczepienia, tylko martwe ciała ludzi. Którzy zginęli w dziwny sposób. Pytałem kiedyś Magdę, czy potrafi się skontaktować ze zmarłymi, którzy odeszli bardzo niedawno, ale mówiła, że to loteria i że to nie jest tak, że duchy zmarłych są przy swoim ciele i siedzą na cmentarzu. Musiałaby być w ich mieszkaniach, miejscach, gdzie przebywali, a więc musielibyśmy się tam włamać. To nie było warte dwudziestu tysięcy. Jedyną nadzieją był spiryt. Miał pewne umiejętności. O których nie wiedziała nawet Magda. Postanowiłem jednak być szczerym z Imersem. Nie chciałem, żeby miał potem do mnie pretensje. Chyba lepiej by pan zrobił, gdyby pan zatrudnił jakiegoś prywatnego detektywa. On by pewnie jakoś lepiej wykorzystał te pieniądze. Zatrudniłem już trzech i gówno odkryli przerwał mi Imers. I pierwszy raz wyczułem w jego głosie złość. Wzięli ode mnie, już razem siedemdziesiąt dwa albo trzy tysiące. Był tak zdenerwowany, że wstał nie wiadomo po co. Potem westchnął i znowu usiadł. Oni, oni nie są tacy honorowi jak pan. Biorą pieniądze z góry, a potem zwodzą, zwodzą, że niby coś mają, ale w końcu nic nie przynoszą. To nie ma sensu. Wolę pana. Pan rozumie, że to, co się stało, nie jest normalne. Pan jest otwarty. Ulżyło mi a więc byłem dla niego ostatnim rozwiązaniem, ostatnią deską ratunku. No i dobrze. Wolałem być z klientami szczery. Miałem co jeść, jakieś oszczędności były, i na jacht nie zbierałem. Kasa nie była aż tak ważna. Dobrze. Niech pan mnie zaprowadzi do tego mieszkania, co mam nocować. Powiedziałem. Po drodze powiem panu, jaki jest plan. Jak pan się zgodzi, to zostanę w Gdańsku. A jak nie, to wrócę do siebie, tylko ostrzegam, pan też musi być otwarty i przygotowany na ryzyko. Wiało jak cholera, niby lato, sierpień. Ale wiatr zimny, a podmuchy tak gwałtowne, że przenikały do kości. Takie były widocznie uroki mieszkania nad morzem. Małe piwniczne okienko uchyliło się według umowy. Ulżyło mi, bo okazało się, że nie sterczałem tam na darmo. Dłonie zgrabiały mi z zimna. Obejrzałem się wokół siebie, ale nikogo nie zauważyłem, więc pochyliłem się i wpełzłem przez okno do małego pomieszczenia. Imers pomógł mi, bym nie upadł na głowę. Tylko niech pan będzie cicho, powiedział, gdy stanąłem na nogach. To gdzie ten pies, co ma coś wyczuć? Pojawi się później. Niech pan się nie boi. Ale ja zamykam okno teraz. To to jak? Zobaczy pan później. Proszę mi zaufać. Ale jak włączy alarm, to Imers zamilkł nagle i pokiwał głową, widząc mój wyraz twarzy. Wyglądał profesjonalniej niż w swoim mieszkaniu. Ubrał się w garnitur, a na marynarkę założył lekarski kitel, jak ordynatorzy w szpitalach. Okulary dodawały mu powagi. Brakowało mu tylko stetoskopu, ale jego pacjenci chyba tego nie potrzebowali. Był przecież lekarzem ostatniego kontaktu. Bawiło mnie to określenie, a sam go używał, więc chyba nie było obraźliwe. Zaprowadził mnie pustym, zimnym korytarzem do prosektorium, a potem do sali, w której przeprowadzał sekcję zwłok. Na środku stał metalowy stół sekcyjny. Wyglądał trochę jak płytka wanna. Po bokach zauważyłem dźwignie oraz pedały i jakiś przyrząd zawieszony na haku, od którego odchodziła rura, wyglądający trochę jak odsysacz dentystyczny. Obok wózek z przyrządami do sekcji. Wokół po prostu białe ściany, regał z jakimiś pudłami oraz umywalka. Był też składany blat z krzesłem i stojak do kamery. Imers poprowadził mnie do drzwi z napisem magazynek, wyjął klucze i otworzył drzwi. Tylko naprawdę cicho, dobra? Poprosił jeszcze raz i zapalił światło w pomieszczeniu. Miało powierzchnię kilku metrów kwadratowych. Na wszystkich ścianach stały metalowe regały, wypełnione kartonowymi pudłami ze sprzętem. Głównie były to rękawice, foliowe worki, probówki, pipety i tym podobne. Nie miałem tam nawet gdzie usiąść. W magazynku było tak ciasno, że został jedynie wąski korytarz między półkami. Jak mnie ktoś zobaczy, to nie powiem, że to pan mnie przyprowadził, uspokoiłem go. Powiem, że zobaczyłem otwarte okno i wlazłem z ciekawości. Jestem młody, to każdy uwierzy. No tak, no może tak, ale i tak będę miał duże kłopoty. Po prostu niech pan siedzi w tym magazynku i tyle. Może pan mieć zapalone światło, bo tak w ciemności to na pewno nie jest przyjemnie. Dobrze, przy zapalonym będzie lepiej. Ucieszyłem się. Zaraz przyjdę z ciałem, czeka w kostnicy. Na samym początku zjawi się prokurator Arciszewski i dopiero jak wyjdzie, będę mógł pana wypuścić. Nie wiem, dlaczego pan chciał koniecznie przed zachodem słońca znaleźć się w budynku. Przez to pan tu posiedzi pewnie jakieś dwie godziny. Ten Arciszewski będzie obecny jakieś kilka minut. Zawsze mam z nim ciężko. No, ale może dzisiaj idę spokój. Wyraz twarzy Imersa zmienił się na nieco płaczliwy, ale wziął głęboki wdech, a potem wypuścił powietrze z płuc, wydymając policzki. Potem był już normalny. Zamknął mnie na klucz. Przemycił mnie do prosektorium, żebym zobaczył kolejną ofiarę, która umarła na zawał wywołany tajemniczym zgnieceniem tętnic wieńcowych. Mężczyzna był homoseksualistą, odnalezionym w miejscu publicznym. Chciałem, by spiryt zbadał ciało, ponieważ on potrafił wyczuć ślady demonicznej obecności. Miałem czekać dwie godziny, więc z nudów włączyłem sobie cichutko audiobooka. Włożyłem słuchawkę do jednego ucha. Lubiłem opowieści grozy. To stało się od pewnego czasu trochę uzależniające, ale dzięki temu czas minął szybko. W pewnej chwili poczułem zapach mokrej sierści i obok mnie zmaterializował się spiryt. Machał ogonem jak szalony i chciał mnie lizać długaśnym ozorem po twarzy, ale odsunąłem od siebie śmierdziela. Był niezwykle podekscytowany, tak jak normalny pies, gdy trzyma mu się przed nosem ulubiony przysmak. Widocznie prosektorium tak na niego działało. Cicho, być! — szepnąłem. Nikt nie może cię usłyszeć ani zobaczyć, rozumiesz? Zaskomlał i szczeknął, ale jego głos dochodził z oddali, tak jakbym miał uszy pełne wody. Wiedziałem, że spiryt nie jest teraz widoczny ani słyszalny dla nikogo. Położył się grzecznie obok mnie, oparł pysko przednie łapy i westchnął ciężko. Był od tej chwili cichutko, jak myszka. Głaskałem go po łbie i szarym futrze czułem, jak się trzęsie z ekscytowania. Musiałem co jakiś czas wstawać, bo wyłożona płytkami podłoga była zimna jak lód. Nogi mi drętwiały. Robiłem kilka przysiadów, dwa razy w tą i z powrotem wzdłuż pudeł, a potem wracałem do spiryta, który unosił z nadzieją brwi, ale kiedy siadałem, znowu zamykał oczy i zapadał w drzemkę. Po jakiejś godzinie usłyszałem szczęk zamka, i do sali sekcyjnej wjechał wózek na kółkach, zapewne z ciałem. Rozległy się kroki. Rozpoznałem pantofle i mersa, bo stukały elegancko, jak kobiece szpilki. Pozostali mężczyźni mieli buty na gumowej podeszwie. Stękali przez chwilę, a potem rozległ się odgłos podobny do tego, gdy się rzuca kawał mięsa na blat, tylko mniej wilgotny. Domyśliłem się, że denat znalazł się na stole sekcyjnym. Ułóżcie go dokładnie na środku, na wznak. Dobrze, panowie? Poprosił lekarz. Się robi, szefie, ale nie wiem, czy mu będzie tak wygodnie. Usłyszałem odpowiedź, a potem zgodny rechot dwóch mężczyzn. Rozległy się kroki, stęknięcia, pisk gumowych podeszw po podłodze. Coś brzęknęło metalicznie. Trochę niżej? Poprosił imers. O, tak, no i jeszcze trochę. O, w ten sposób. Dziękuję. Zanim dwóch mężczyzn przewożących ciało wyjechało z wózkiem, ktoś wszedł do sali sekcyjnej. Kroki były długie, władcze, obcasy stukały o płytki, jakby wmaszerował tam co najmniej generał wojska polskiego. Dobry wieczór, Imers! rozległ się nieprzyjemny męski głos. Dobry wieczór, prokuratorze. No, panowie wracają z tym wózkiem do kostnicy, bo my tu z panem mamy do pogadania. Cie szefie! Zazgrzytały kółka stołu i dwóch mężczyzn wyszło. W uszy zakuł mnie zgrzyt zamykanych metalowych drzwi. Spiryt podniósł się z podłogi i zaczął mi się plątać pod nogami. Zauważyłem, że odsłaniał zęby. Był bardzo podekscytowany ciałem. — No to jesteśmy sami, panie Imers — powiedział prokurator Arciszewski. Czułem w jego głosie butę i upojenie władzą. — Zadowolony jesteś pewnie — że jesteś sam na sam z mężczyzną. Niby dlaczego? Bąknął medyk. No dobra, chcesz udawać? Możemy tak się bawić, czemu nie? Przez chwilę trwała cisza. Mogłem się domyślać, że patrzyli na siebie, jak mierzące się przed pojedynkiem koguty. Wolałbym, żeby pan prokurator dopełnił czynności służbowych i powiedział dynacie, co wie? Zanim przystąpię do oględzin, powiedział Imers. Usłyszałem jego powolne kroki musiał okrążać stół i przyglądać się ofierze z każdej strony na no dobra burknął Arciszewski facet odnaleziony rano jak zwykle ale nie w jakiejś zapiziałej uliczce tylko na długiej na ławce siedział nie wyglądał jak żul to nigdy go nie ruszał dopiero patrol straży miejskiej co tam krążył zorientował się że nie żyje bo blady był jak ściana i sztywny no, no to tyle no i jeszcze to był homo jak poprzedni. Ma pan na myśli homoseksualistę, tak? Nie udawaj, Mers, to taki skrót. Chyba się nie obraziłeś, co? Nie, by dlaczego. A skąd pan wie? Dostaliśmy taki anonimowy cynk o tym od kogoś, że geje ginął i że oni się wszyscy z takiego miejsca znają, z peluny raczej. Na starówce to jest. Nazywa się Czarny Ametyst. No i sprawdziłem, potwierdziło się, te ostatnie zawały, co tutaj pięć trupów przywiozłem, to to wszystko homo były. Mamy nowy trop i ten lokal badamy, co się spotykali. Może im coś ktoś dosypywał, jakieś pigułki, gwałtu czy coś. Bo ten tutaj, dzisiaj to chyba też będzie zawał, co? Jak reszta? Ze wstępnych oględzin nie mogę stwierdzić żadnych oznak walki, duszenia, uderzeń, siniaków, ani ran. Więc przyczyna musi być wewnątrz. Rozległ się metaliczny śpiew noża, gdy Imers podniósł go ze stolika. Dobra, dobra, jeszcze nie tnij. Wiem, że ci spieszno. To chore, ale ja nie znoszę tego smrodu. Zrobisz to jak wyjdę, ale wiesz co? Nie udawaj. Wiem, kto złożył ten anonimowy donos. Chcę tylko powiedzieć, żebyś się więcej nie wpierdalał w moją robotę, dobra? W tym lokaliku też bywałeś. Sprawdziłem, nawet zdjęcia nie musiałem pokazywać, bo po nazwisku cię znają. Jestem śledczym i połączyłem fakty. Wiem, że możecie martwić, że ci twoi kochaci giną i sobie coś tam ubrtałeś, że ktoś ich morduje, ale ja myślę, że mają słabe gejowskie serduszka i im pękają. Trudno się mówi. Zawalik to nie sprawa dla policji, tylko dla dietetyka i łapiducha, ale długo przed. — Rozumiem, że uważasz, że to ich orientacja. — W dupie mam ich orientację! Przerwał mu Arciszewski. — Tylko się nie wpierdalać z tą swoją anonimową pomocą, bo jak kurwa widzisz, nie jest anonimowa. Mnie już naciskają, żebym łączył tych wszystkich homów jedno, a ja już te sprawy pokończyłem, te początkowe z rozbojem i mnie to po prostu wkurwia. — Czy wy, pedzie, macie na górze jakieś lobby? — Wątpię — mruknął Imers — Zmiana od paru lat idzie od góry, i kompetencje są na samej dole listy. Ty sobie lepiej uważaj, Imers, to tylko twoje zdanie i ja bym je sobie zatrzymał i tak się nim nie chwalił. Wierzę w pana dyskrecję, prokuratorze, rozmawiamy chyba prywatnie, bo pańskie uwagi o ofiarach zają się sugerować, że traktuje ich pan jak ludzi gorszej kategorii, że pan jest mniej wnikliwy w śledztwie. Wie pan, Wiatry na górze mogą się zmienić, a pan młody jeszcze pewnie marzy o karierze. Ja jestem już stary, gej, bez rodziny i mam oszczędności. Nawet jak mnie zwolnią, a to mało prawdopodobne, bo mało kto chce śmierdzące trupy ciąć, to też się nic takiego nie stanie. Rozległ się chrobot, jakby ktoś łamał kości. — Mówiłem, żebyś nie zaczynał, bo smród... — Tylko pedzie boją się z produ trupa — powiedział spokojnie Imers — Niech pan nie będzie taka dupa. Jeszcze ma pan coś do powiedzenia? Czy mogę rozcinać jamę brzuszną? Tam jest dopiero zapaszek. Chce pan powąchać? Skończyłem imers. Chcę mieć raport jutro. Głos Sarciszewskiego wydawał się mniej napastliwy. I jakiś łagodniejszy. Zastukały buty i rozległo się trzaśnięcie drzwiami. Chwilę potem usłyszałem pantofle mersa. Zamknął drzwi sali sekcyjnej na klucz i podszedł do magazynku. By mnie wypuścić. Spiryt od razu wybiegł na zewnątrz, ale poślizgnął się na płytkach podłogi i rąbnął w stolik z narzędziami do sekcji, które zabrzęczały. Stolik pojechał kilkanaście centymetrów. Spiryt, spokój! krzyknąłem i zatrzymał się. Usiadł na tylnych łapach przed stołem i zamiatał podłogę ogonem, strzygł uszami i obracał wciąż głowę raz na mnie, a raz na martwe ciało. Imers otworzył usta. Miał na sobie już gumowe rękawice. Patrzył w stronę stołu sekcyjnego. Dla niego, stolik narzędziowy, poruszył się sam. Zamknąłem drzwi magazynka i włożyłem klucz w zastygłą dłoń lekarza. Proszę się nie dziwić, powiedziałem. Ten stolik potrącił mój pies. Nazywa się Spirit i zaraz go pan zobaczy. Tylko pan się nie przestraszy, jego blizni oczu. Taki jest. On funkcjonuje między tym światem i jakimś innym. Nie jestem ekspertem, ale z jakiegoś powodu utknął tu i pojawia się przy mnie po zachodzie słońca. Z reguły tak się dzieje, jeżeli nic go nie blokuje, ale to jest inna kwestia. Mówię to po to, by pan się nie przestraszył. Immer spokiwał głową szybko. Jego mina wskazywała, że nie do końca wierzy w to, co się dzieje. Spirit, pokaż się panu. Lekarz nabrał gwałtownie ustami powietrza, gdy zobaczył psa. Wydaje mi się, że najbardziej przeraziły go oczy, że żyły się na czerwono, jak rozpalone węgle, ale spiryt siedział grzecznie i patrzył na niego przyjaźnie, wywalając na bok jęzor. Wyglądał sympatycznie, strzygł uszami i przekręcał łeb z boku na bok. Po prostu, ja wiem, pan jest człowiekiem nauki, a takie coś. Niech pan za dużo nie myśli. Po prostu. Dwieście lat temu szanowani lekarze nie wierzyli w istnienie bakterii i mordowali ludzi tysiącami, grzebiąc im w ciałach brudnymi łapami. Może za kolejne dwieście będziemy wiedzieli coś o czymś takim. Imers spokiwał głową i zbliżył się do stołu. Nie ugryzie? zapytał. Nie, to przyjazny demon, to jest demon mniejszy, a ta postać psa to taka bardziej, wie pan, zasłona. Imers pochylił się i pogłaskał Spiryta po głowie. Ten wydawał się zadowolony z pieszczot. Zawsze chciałem mieć dużego psa, ale szkoda mi go by było zostawiać w domu, jak jestem w pracy. Widział pan, że mam malutkie mieszkanie. Czekam na emeryturę i powiem może brzydko na śmierć Rudolfa. On jest bardzo zazdrosny. Koty tak mają. To co, ten pies, coś wyczuje? Jak pan otworzył magazynek, to wyskoczył jak strzała. On jest wyczulony na te nadprzyrodzone rzeczy i coś mi mówi, że go aż kręci w nosie albo gdzieś tam indziej, bo wątpię, że tu chodzi o węch. Podszedłem do spiryta i pogłaskałem go po głowie. Był bardzo podekscytowany. Ukląkłem i skierowałem jego pysk na siebie. Spiryt, tego człowieka zapił demon. Znajdź w nim demona. Zapamiętaj go, rozumiesz? Chciał szczeknąć, ale zdążyłem złapać go za nos i tylko kichnął. — Nie rób hałasu, koleś, rozumiesz? Zapiszczał i zaczął dyszeć. Wstał i wskoczył na stół sekcyjny. Ku mojemu zdziwieniu nie skierował się do klatki piersiowej i serca, ale do głowy. Zaczął obwąchiwać włosy nieboszczyka, a potem je lizać swoim długim językiem. — Tylko nie gryź — ostrzegłem, a pies zaskomlał przepraszająco. Coś z tymi włosami mu nie pasuje, powiedziałem. Czyżby trucizna przez skórę, tam? Łatwiej chyba komuś podać dłoń. Trucizna przez skórę to bajka. Żadna trucizna nie spowodowałaby tego, co się działo z sercem. Zresztą może ten miał inną przyczynę śmierci. Eee, proszę zabrać psa. Zaraz wyjmę serce, to się przekonamy. Tylko musicie odejść poza kadr, bo muszę wszystko sfilmować. Przywołałem spiryta i poczekaliśmy, aż Imers skończy pracę. Uruchomił kamerę i przeprowadził całą sekcję zgodnie z procedurą, wyjmując po kolei organy, ważąc je, fotografując i pobierając próbki. W pewnej chwili jednak zatrzymał filmowanie i daliśmy powąchać spirytowi wszystko, co wyjął z wnętrza denata. Przy sercu pies zaczął skomleć i machać gwałtownie ogonem. No właśnie, mruknął lekarz. Na naczyniach krwionośnych. Takie same ślady. Zapadły się, jakby ktoś tam założył zaciski. Widzę, że spiryt też coś tam wyczuł. Odciągnąłem psa i włączył kamerę i dokończył sekcję. Na samym końcu zaszył wszystkie organy w ciele. Ta ofiara, powiedziałem, wygląda tak, jakby przed chwilą wyszła od fryzjera. Zauważył pan z tyłu i po bokach? Ma tak wygląda na milimetry, a do tego jakieś wzorki. Imers nachylił się nad głową Denata, poprawił na nosie okulary. No tak, wie pan? Teraz sobie przypominam, że pozostali też byli po takim strzyżeniu. Może nie tak to było widoczne, ale wszyscy mieli bardzo staranne fryzury. I ja. Patolog uderzył się w czoło, zapomniał, że miał ręce we krwi i zostawił na skórze czerwoną plamę. Wametyście widziałem ulotkę, że dla klientów lokalu jest darmowe strzyżenie próbne. Może te morderstwa są z tym związane? Może pójdę z tym do prokuratora Arciszewskiego? Nie, sprzeciwiłem się. Spiryt coś wyczuł, coś, co jest poza tym światem. Arciszewski tylko by nam wszystko popsuł. Zresztą, on nie wygląda na osobę, której zależy na prawie. Prawo to dla niego narzędzie do celu, jakim jest najprawdopodobniej status społeczny. Chce być ważny. Pan wszystko słyszał. Co on tutaj mówił? No, niestety. Na sprawiedliwości też mu pewnie nie zależy? Mruknął Imers, szczególnie dla nas, Homo. Tylko mi teraz szkoda pana narażać. To się wszystko robi bardzo realne, to niebezpieczne. Nie pierwszy i nie ostatni raz, mruknąłem. Nagle usłyszałem ci lamanie i mlaskanie, tak jakby ktoś wylizywał talerz razem z Imersem. Podążyliśmy wzrokiem za tym odgłosem i zobaczyliśmy spiryta, który stał na tylnych łapach, opierając przed nią blat i wsadzał swój długaśny język między martwe blade palce stóp nieboszczyka, jakby wyczuwał tam jakieś przysmaki. Merdał przy tym ogonem. Przez chwilę patrzyliśmy na to nie mieli. Spiryt, ty świnio, wykrztusiłem w końcu. Widziałem przed chwilą ludzkie organy, i jelita. Ale właśnie od tego zrobiło mi się niedobrze. Pies zaskomlał, oblizał pysk ostatni raz i spuścił głowę. Muzyka Zakład fryzjerski był bardzo mały, front od ulicy, całkowicie przeszklony. Napis na szybie głosił fryzjer męski i barber. W środku zauważyłem jedynie dwa miejsca dla klientów oraz małą kanapę dla oczekujących. Na stoliku leżały kolorowe czasopisma dla mężczyzn. Królowało logo i men's health. — Dzień dobry — powitał mnie fryzjer z szerokim uśmiechem. Klasnął w dłonie, jakbym był jego długo niewidzianym kuzynem. — Ja chciałbym na strzyżenie, ale nie byłem umówiony — Akurat nie ma nikogo, bo na dziesiątą w tygodniu rzadko kogoś goszczę i dlatego... Tutaj stuknął mnie palcem w pierś. Ma pan szczęście. Zapraszam, zapraszam w moje skromne progi. Odsunął się od drzwi i się ukłonił. Nazywam się Bartek Kis, ale przez jedno S. Trochę tego żałuję. No i proszę mi mówić Bartek. Fryzjer miał jakieś trzydzieści lat i prawdziwie modną, wręcz wymyślną fryzurę. Włosy były wygolone z jednej strony i przerzucone na bok. Oprócz tego pasemka wydawało mi się, że nosił makijaż. Na pewno miał na ustach błyszczyk. Ubrany był całkowicie na czarno, w jeden z tych garniturów z chińską stójką. Z powodu białych bawełnianych rękawiczek na dłoniach wyglądał trochę jak lokaj. Ukłonił mi się w pas. Zachowywał się jak aktor w teatrze. Przekroczyłem próg. Tylko chciałem zaznaczyć, że mam kupon z czarnego ametystu. Powiedziałem i wyciągnąłem kartkę. Fryzjer wziął ją i przeczytał dokładnie. To aktualne, że strzyżenie bezpłatne? Ależ oczywiście. Kis wydawał się jeszcze bardziej ucieszony. Czyli dzisiaj ma pan u mnie wszystko za darmońkę. — To prawda, wspaniać z nim nie wyczaruje, bo pan ma krótkie włosy ale troszkę spryskam magicznym proszkiem i coś tam wymodzimy. Tylko pan wie, jakie są warunki darmowego strzyżonka. No nie, murknąłem niepewnie, bo nie znałem. A uśmieszek na ustach Bartka zapowiadał, że rzeczywiście był tam jakiś haczyk. Otóż pan popatrzy tutaj. Jest napisane Gwiazdka. Cytuję. Fryzjer proponuje trzy stylizacje dobrane do klienta, a ten decyduję, którą wybrać. No tak, rzeczywiście, nie doczytałem. No, bo jaką ja bym miał radość, jakby tu do mnie chłopcy przychodziły i tylko najeża, najeża i najeża. Ile można najeża? No więc godzi się pan? Akceptuje warunki promocji? Tak, skinąłem głową. Zobaczę, co pan proponuje. To zapraszam na krzesełko, żebyśmy coś wybrali. Usiadłem. A fryzjer popatrzył na mnie kilkanaście sekund, odchodził na kilka kroków, a potem znowu się zbliżał. Kazał mi kilka razy przechylić głowę w prawo albo w lewo, czasem pochylić się i wyprostować. Cmokał przy tym i stroił miny. Pomyślałem, że to był najbardziej karykaturalny gej, jakiego w życiu widziałem. Wyglądał jak zlepek wszystkich charakterystycznych gejowskich cech i gestów, jakimi karmi nas telewizja. Tylko głos miał, mniej gejowski. Kiedy tak kładł ręce na biodrze, przekrzywiał głowę, jak zdziwiony piesek, rozejrzałem się dokładnie po lokalu. Zdziwiła mnie jedynie kolekcja różnych starych przedmiotów, wisząca na półce, naprzeciwko luster. Dostrzegłem tam kuferek z metalowymi okuciami, kulę armatnią, szablę z łamaną pingą, dwa żelazne grawerowane kielichy, a także, co najdziwniejsze, drewnianą lalkę z dużą, czarną głową. Była szpetna i nie miała ludzkich proporcji. Z boku głowy, obok szczęki, sterczała śruba. Nogi i ręce lalki zwisały na sznurkach. Najbardziej jednak zwróciłem uwagę na oczy. Były wilgotne, tak jakby ten maszkaron żył i miały lekko różowy kolor. O, widzę, że pan ogląda kolekcję Krzysztofa, powiedział Kis. Tak, to ciekawe, te przedmioty. Trochę nie pasują. Skąd one są? A, on miał dziwne hobby. Chodził z wykrywaczem metali po plaży albo nad Wisłą i znajdował różne takie. Nazywał to swoimi skarbami i składował tutaj, żeby klienci mogli patrzeć. Takie tu małe muzeum sobie urządził. To tu jeszcze pracuje drugi fryzjer? Nie, nie. Niestety odszedł od nas kilka miesięcy temu. Odszedł z zakładu. Nie, nie, chodzi mi o to, że zmarł. Tragiczna sprawa. Rozbój. Pobili go i umarł. Straszne to było. Bardzo to przeżyłem. Położył rękę na piersi i westchnął. Przymknął przy tym oczy. No, ale pana fryzura czeka. I sama się nie zrobi. Moja wizja jest już gotowa. Proszę bardzo. Położył mi na kolanach magazyn, otwarty na stronie gdzie model miał na głowie wygolony spiralny pasek. Na samej górze tkwiła kępka włosów, jak u samuraja. Tą kitkę na górze to panu dokleją sztuczne, bo ma pan za krótkie. Ta fryzura to taka agresywna japońskość. Karate sushi. Dobrze, nie, raczej może drugą proszę. Mhm. Widzę, że nie jesteśmy odważni. No, w porządku, w porządku. Kis przerzucił kilka stron w katalogu i zatrzymał się na dość stonowanej fryzurze, z trzema paskami włosów na górze, biegnącymi od czoła do potylicy, po bokach wygolone, geometryczne kształty. No, to może być, powiedziałem. Szczerze mówiąc, to chciałem mieć już strzyżenie za sobą. Chciałem jeszcze porozmawiać z fryzjerem. W nocy przyprowadziłem przed zakład Spiryta i zaczął warczeć przy drzwiach. To oznaczało, że demon miał coś wspólnego z tym lokalem. A skoro jedynym fryzjerem był Kis, to też on musiał mieć z tym wszystkim coś wspólnego. — Taki bad boy, co? — zaśmiał się Bartek. — Chcemy być trochę źli. Niech pan uważa, bo zło jest jak bagno. Potrafi wciągnąć. Cały czas obserwowałem jego twarz w lustrze. Wtedy, kiedy mówił te słowa... Przez ułamek sekundy zniknął z niej uśmiech. Pozostały tylko zimne, wpatrzone we mnie nieruchome oczy. Wtedy już wiedziałem, że ten człowiek był niebezpieczny. Ale pokażę panu trzecią fryzurę, dobrze? Musi mieć pan pełen przegląd opcji, a więc proponuję to. Pozycja 172. Ja to nazywam Morze Sztormowe. Po bokach podgalamy lekko, dając pionowe wzorki, a na górze cieniuję. Trochę strzygę, żeby osiągnąć taki twórczy nieład. Jeszcze jedno panu powiem. Tej wersji nie trzeba z rana czesać. Taki nieładzik będzie zawsze trendy. Jak trochę podrośnie, to można żeliku użyć troszkę i nadal będzie pan zachwycający. Pan mi nie wygląda na takiego, co grzebień w tylnej kieszeni spodni trzyma, prawda? Tak, ma pan rację. Bartek? Proszę do mnie mówić, Bartek. Po co ten dystans? Mówiłem przecież, że jestem Bartek. Masz rację, Bartek. Wybieram bramkę numer 3. Fryzjer roześmiał się głośno i dotknął palcem wskazującym mojego policzka. Żartowniś, powiedział. A teraz myju, myju. W moim zakładzie tnę tylko czyściutkie włoski. Podprowadził mnie pod umywalkę, Wymienił rękawiczki na niebieskie i silikonowe, a potem dwukrotnie umył mi włosy. Następnie posadził na fotelu i zaczął czesać. Ruszał się szybko i precyzyjnie, a to, że pracował w białych rękawiczkach, dodawało procesowi dystynkcji. Czułem, że trafiłem w ręce profesjonalisty. Przyglądałem się dokładnie rzeczom zgromadzonym na półce. Zauważyłem, że na tych po prawej. Zebrała się warstwa kurzu, która powoli malała aż do ostatniej w kolekcji lalki. On to w jakiejś kolejności ustawiał? Zapytałem. Ten pan Krzysztof? A pan patrzy na jego znaleziska No tak, chyba tak. W każdym razie tę maszkareczkę wcisnął ostatnią. Maszkareczkę fryzjer nachylił mi się do ucha. No, chyba by pan tego czegoś nie nazwał laleczką? Kis wyprostował się i zaczął ciąć włosy. Laleczki są, proszę pana, ładne. I lalki też. A to. to przecież okropieństwo. Dziwne ma oczy, potwierdziłem. Taki mają lekki, wilgotny blask, jakby były żywe. No, tak. Taki chyba szlif, aż ciarki człowieka przychodzą. I złączył maszynkę do golenia i zgolił mi włosy na karku. Potem wziął się za boki. Pan teraz nic nie mówi, teraz biorę się za boczną ornamentację. Muszę się skupić, a pan najlepiej, jakby przestał oddychać, bo ucho utnę. Nie, no, żartowałem. Roześmiał się. Niech pan oddycha. Kiedyś matka mnie do fryzjera prowadzała, i właśnie miał taki żarcik. Ten fryzjer. A grzebienie i nożyczki trzymał w słoiku po musztardzie Sarebskiej. A teraz, można już mówić, zajmę się górą. Miałem znowu zapytać o lalkę, ale zrezygnowałem. Uznałem, że to byłoby dziwne. Zamiast tego prowadziłem z fryzjerem gadkę szmatkę, aż do końca strzyżenia. I pan powie sam, czy to piękne? Kiedy skończył, obrócił mnie w prawo i w lewo na krześle. A potem dał lusterko, żebym sobie zobaczył z tyłu. Naprawdę mi się podobało. Zdecydowałem, że wyślę Magdzie smsa. Niech sobie dziewczyna potęskni. Kis rozpiął mi pelerynę i kołnierzyk. Szczotką wymiótł resztki włosów. Dziękuję bardzo i polecam się na przyszłość. powiedział i wręczył mi ulotkę. Pan pokaże tę ulotkę następnym razem, to damy zniżkę 10% na start. I pan zbiera pieczątki? I jeszcze dodatkowo dziesiąte strzyżenie gratis. Pierwsza pieczątka już wbita. Dziękuję. Eee. Bardzo dobrze pan tnie. Zna się pan na robocie. To ja pięknie dziękuję i kłaniam się panu niżutko. Pomachał mi ręką i wyszczerzył zęby. Wyszedłem z lokalu i ruszyłem w dół ulicy, w stronę tramwaju. Byłem cholernie głodny i szukałem jakiegoś lokalu z burgerem. Oddałbym też dużo za zimną kolę. Wiedziałem, że kola ma kwas fosforowy, który wyżera mi szkliwo i niszczy ściany żołądka, ale raz na jakiś czas, chyba można, nie? Miałem jedynie trzy przystanki do mieszkania rodziców Imersa. Ta lalka na górnej półce nie dawała mi spokoju. Ten przedmiot do czegoś służył. Wyjąłem ulotkę zapraszającą do salonu. Pomyślałem, że gdybym mieszkał w Gdańsku, to pewnie wróciłbym tam na strzyżenie. Z ciekawości otworzyłem ulotkę i spojrzałem na ceny. Były trzy. Fryzura z grupy srebrnych kosztowała 70 złotych, fryzura złota 100, a platynowa 150. Oprócz tego były opłaty dodatkowe za farbowanie i zabiegi regenerujące włosy. W Korbielowie, w zakładzie u Stefana, który zresztą zmarł i strzygła jego żona, płaciłem dwie dychy. Kiedy rozłożyłem ulotkę, zauważyłem, że tło dla tekstu stanowi wielkie zdjęcie. Sfotografowano tam wnętrze salonu fryzjerskiego. Na środku pomieszczenia stał uśmiechnięty Bartek w garniturze z chińską stójką. Trzymał skrzyżowane ręce na piersi, z nożyczkami w prawej i grzebieniem w lewej dłoni. Był w białych, bawełnianych rękawiczkach. To był chyba jego znak rozpoznawczy. Nie to mnie jednak zainteresowało. Kadr obejmował półkę, ze znaleziskami jego wspólnika, widać na nim było wszystkie, razem z laleczką. Przyjrzałem jej się dokładnie i poczułem, że serce mi na chwilę zamiera. I pomimo, że był ciepły letni dzień, na karku prześlizgnęło się coś zimnego. Lalka wyglądała tak samo jak podczas mojej wizyty, tylko z jednym wyjątkiem: jej szkliste oczy były całkowicie czarne. Miała szkliste, czarne oczy. Wykluczałem możliwość, że ktokolwiek wymienił kamienie tkwiące w drewnianej głowie lalki. Zresztą teraz nie wydawała mi się lalką. Bartek miał rację, to było szkaradne. Przyciągało jednak do siebie jakąś dziwną aurą. Magda by na pewno wyczuła, co to za aura. Sięgnąłem po telefon komórkowy, żeby do niej zadzwonić, ale zrezygnowałem. Nie była w stanie mi pomóc. Pomyślałem, że powinna spokojnie leżeć w łóżku i się leczyć z grypy, a nie martwić się moimi demonami. Obiecałem jej wieczorne sprawozdanie przez telefon i postanowiłem, że wtedy zadzwonię. Zamiast tego przysłałem jej MMS-a z moją nową fryzurą. Cyknąłem sobie kilka fotek z przodu, boków i z tyłu. Wyglądałem jak prawdziwy gangsta. Zostało mi tylko jedno obserwacja. Salon miał od frontu wielką szybę, więc to nie było trudne. Po drugiej stronie ulicy znajdowała się restauracja. Niestety nazywała się Wege World, a ja miałem ochotę na mięso. Trudno jednak. Musiałem tam zjeść, bo inaczej nie pozwoliliby mi tam siedzieć godzinami. Wróciłem jednak wcześniej do mieszkania, które wynają mi Jarosław. Przebrałem się, założyłem czapkę z daszkiem i duże okulary przeciwsłoneczne. Wziąłem też laptopa, żebym mógł dawać, że pracuję. W restauracji wybrałem miejsce przy oknie, ale usiadłem trochę w głębi. Fryzjer nie miał ruchu aż do 11. Siedział wtedy na fotelu, ze słuchawkami na uszach i wgapiony w telefon komórkowy. Często stawał przed lustrem i poprawiał swoją skomplikowaną fryzurę. Potem zaczęli przychodzić klienci. Wykorzystywali przerwę na obiad, żeby ostrzyć włosy lub przytrymować brodę. Wtedy obserwowałem dokładnie, jak obchodził się z klientami. Widać było, że jest rozmowny, uśmiechał się często, a niektórym, zapewne tym, co odwiedzili go pierwszy raz, wręczał ulotkę z miejscami na pieczątki. Przy drugim kliencie zobaczyłem jednak coś dziwnego. Kiedy wyszedł, Kis zebrał szczotką włosy w kubkę, ale przed wepchnięciem ich do odkurzacza zamontowanego w listwie ściennej... Wybrał kosmyk i schował go do małej, strunowej torebki foliowej. Potem podszedł do stolika i napisał coś na torebce mazakiem i schował do szuflady. Nie pamiętam, żeby zrobił to przy pierwszym kliencie, ale mogłem nie zauważyć, bo akurat kelner przyniósł mi wegeburgera, który, nawiasem mówiąc, nie był smaczny, chociaż dało się zjeść. Na szczęście nigdy nie byłem wybredny, a zdrowy, silny głód... Wyśmienicie doprawia wszelkie potrawy. Zwróciłem jednak uwagę na zachowanie fryzjera po strzyżeniu następnych klientów. Niemal zawsze brał kosmyk włosów przy sprzątaniu ich szczotką, ale czasem robił to wcześniej, wtedy gdy ktoś czekał w kolejce na kanapie. Chował wtedy włosy ukradkiem do tylnej kieszeni spodni. Kis był zajęty do pierwszej. Potem znowu klienci nie przychodzili aż do szesnastej. Ja piłem herbatę za herbatą. I zamówiłem wege spaghetti. Głód też je nieźle doprawił i zjadłem wszystko. Obserwacja zakładu fryzjerskiego stała się straszliwie nudna. Przy każdym kliencie kis zachowywał się podobnie. Zbierał kosmyki włosów, podpisywał je, zapewne po to, by wiedział, który należy do którego, a potem chował je do szuflady. Mnie interesowała jednak lalka. Fryzjer popatrzył kilka razy na półkę. Ale ani razu nie zdjął lalki, ani nawet nie dotknął, aż do zamknięcia lokalu. Zamykał wcześnie, bo o 18.00 widocznie chciał mieć wolne wieczory. O 17.50 po ostatnim kliencie otworzył lustro na ścianie przed fotelem fryzjerskim. Otwierało się jak szafka. Z wynęki wyjął aparat fotograficzny i wyciągnął z urządzenia kartę pamięci. Potem zamknął starannie lustro. Z szuflady biurka wyciągnął klaser i torebki z włosami, a na końcu stanął na krześle i zdjął lalkę z półki. Wszystko to schował do skórzanej torby na ramię, a potem wyszedł z zakładu. Podliczyłem moje zamówienie, dodałem napiwek i zostawiłem na stole dwie i pół stówy. Chyba nigdy tyle nie zapłaciłem w restauracji. No i ciągle byłem głodny. Poszedłem za fryzjerem. Okazało się, że udał się prosto do swojego mieszkania. Mieszkał niedaleko, w nowoczesnym, dziesięciopiętrowym apartamentowcu. Wszystko zaczęło mi się układać w głowie w logiczną całość. Wróciłem do mieszkania i zadzwoniłem do Imersa. Musieliśmy ustalić, co robić dalej. Czarny ametyst nie wyglądał tak, jak się spodziewałem. Sądziłem, że w lokalu będzie wielu facetów w skórzanych spodniach z czarnymi wąsami, niektórych półnagich, którzy spoglądają na siebie powłóczyście. Na szczęście nie. Był to zwykły klub z parkietem, barem oraz zaskakująco wieloma stolikami, przy których można było porozmawiać i zjeść. Większość ze stolików była jednak bez krzeseł, trzeba było przy nich stać. Do tego jedną trzecią gości stanowiły kobiety, co już zupełnie zbiło mnie z tropu. Jedyną rzeczą, która różniła to miejsce od typowych klubów, był fakt, że wiele osób, szczególnie facetów, miało dość pstre ubrania oraz wydatne brzuchy, ale ani trochę się ich nie wstydzili. Ci panowie są dość modnie ubrani, wskazałem na wywijających na parkiecie grubasków. Faceci w takim wieku z brzuchami to u mnie w Kurbielowie, w okryj bidach chodzą. Staliśmy przy małym okrągłym stoliku blisko parkietu. Mieliśmy z tego miejsca dobry przegląd lokalu. A co to bida? – zapytał Imers i pociągnął łyk piwa. bida to taka licha, workowata kurtka, najczęściej skórzana. U mnie wielu jest takich, co w takim czymś chodzą, do tego spodnie garniturowe. A co, myślałeś, że geje to tylko naoliwione sześciopaki? Nie, to normalni faceci. Średnio pewnie bardziej o siebie dbają. Zresztą w tym lokalu to nie tylko geje. Nawet myślę, że większość facetów tutaj to hetero. A, może pół na pół. Myślałem, że to gejowski klub. Czarny ametyst nie jest gejowski. Sporo tutaj przychodzi gejów, ale nie gejowski. Dlaczego ty zresztą myślisz, że jest takie coś jak gejowski klub? No, z telewizji. Jakby był taki gejowski, to by go jakieś tam dziwaki spaliły, a taki prokurator Ciszewski to by stwierdził, że to samo zapłon. No tak, mruknąłem. Obserwowaliśmy przez chwilę tańczących i popijających piwo gości. A ten twój pies to nie zmaterializuje się tutaj? I kogoś nie pogryzie? Nie, bo okazałem mu czekać przed wejściem. Zmaterializował się wcześniej, od zmroku. A tam i tak go nikt nie zauważy. Jest tam inkognito, Pozwoliłem mu też trochę ludzi postraszyć. Ale tylko troszeczkę. Dlaczego postraszyć? A, demony mniejsze żywią się strachem. Ostatnio biedak głodny chodzi. Musi trochę podjeść. Słuchaj, a ty jesteś pewien, że ten kis... To dzisiaj przyjdzie? Mi się wydaje, że tak. Z tych ośmiu trupów, zgony w sześciu przypadkach były w noc z piątku na sobotę, a dzisiaj mamy piątek. Zresztą jest jeszcze wcześnie, tutaj wszystko zaczyna się po jedenastej. To jest niebezpieczny człowiek, powiedziałem. I to nie dlatego, że to on chce zrobić komuś krzywdę. Wydaje mi się, że to demon w tej lalce, którą przyniesie, nim kieruje. Takie mam przyczucie. Ja się jeszcze z takim z czymś nie spotkałem. Wygląda jednak na to, że pierwszą ofiarą był jego wspólnik z zakładu fryzjerskiego i kochanek. To, że ciągle nosi ją ze sobą, na to właśnie wskazuje. Niesamowite. I Merz pokręcił głową. Po prostu nie chce się wierzyć. No, no nie wiem. Tylko co z tym wspólnego mają włosy? Trudno powiedzieć. Może to nie jest związane, może od zawsze brał włosy klientów i robił te zdjęcia. To może jakiś rodzaj dziwactwa. A może ta lalka chce tych włosów? M może tak. Poczekaj, wchodzi. Widzisz? Imers popatrzył w stronę baru i skinął głową. Bartek Kiss miał na sobie cienki czarny golf, a na ramieniu skórzaną aktówkę w srebrnym błyszczącym kolorze. Miał też dżinsy rurki. Oraz białe snikersy na bardzo grubej podeszwie z wielkim złotym napisem Dior. Tak, to on. Teraz sobie przypominam, to stary bywalec. Popatrz, ma torbę, jak mówiłeś, to tam trzyma pewnie tą lalkę. No, to jaki jest plan? Prosty jak drut. Jak demon chce dzisiaj kogoś zabić, to powstrzymamy go, zabierając tę torbę. Myślę, że jak się ich rozdzieli, to demon przestanie go kontrolować. Wydaje mi się, że bliskość lalki gra rolę. Dlaczego niby wszędzie ją ze sobą nosi? Czekaj, czekaj, myślisz, że to jakiś czar? Że ten demon posiadł kisa? Że już nie ma prawdziwego kisa. Że zniknął? Jakby posiadł, to nie kazałby nosić mu ze sobą lalki. Zresztą demon nie strzygłby włosów, jak gdyby nigdy nic. Wydaje mi się, że jest uwięziony w lalce. Trochę jak Dżin. Ale nie spełnia życzeń, tylko skłania ludzi, by robili co on chce. Skłania ich do głupich wyborów. Myślą, że to oni wybierają, ale to tylko ułuda. I te zabójstwa powodują zmianę koloru oczu na czerwony. Widział pan chyba oczy spiryta. Takie oczy mają demony, kolorowe i jaskrawe. Może wchodzi w Kisa w momentach zabójstwa i powoduje, że ten mężczyzna ma wtedy nadludzką siłę. Dlatego zgniótł tamtych i wyrwał nogę. Ale poczekaj, cholera. Kis zauważył mnie. Idzie tutaj. Imers uśmiechnął się i zaczął pić piwo. Ach, dzień dobry, szanowny kliencie! powiedział Bartek i postawił swoją torbę na naszym blacie. Jak tam fryzurka? Jak tam się sprawuje? Kis nawet nie spojrzał na Imersa. Jakby go tam nie było. Jestem zadowolony. Dziękuję. Właśnie wszystkim pokazuję. Hmm, może będę mógł ci postawić drinka przy barze? co? Mrugnął okiem. Niestety, Bardek, ale jestem tu z przyjacielem. Wskazałem dłonią na Imersa. Nazywa się Jarek. Eee, fryzjer pokiwał głową z kwaśną miną. Omił tu Imersa niedbałym spojrzeniem i zrobił taką minę, jakby poczuł mdłości. No cóż, szczęściaż z niego, ale jakby co, to mój telefon jest na ulotce. Jasna sprawa. Uśmiechnąłem się serdecznie. Ulotkę mam. Pieczątki będę zbierał. No to pa! Obdarzył mnie jeszcze jednym uśmiechem i podszedł znowu do baru. Jezu, ale on jest nachalny, powiedział Imers. To dziwne, nie? Aż się wyczuwało drapieżność, jakby pod tą gładką skórą był jakiś zimnokrwisty jaszczur. Miałeś takie wrażenie? W salonie, jak mnie strzygł, to taki nie był. Zachowywał się profesjonalnie, ale teraz zupełnie inaczej. To mógł być już demon. Może przejął nad nim kontrolę. To jak my mu odbierzemy torbę? On ma już te moce? Nie wiem. Wzruszyłem ramionami. Może się upije i wyrwę mu torbę na ulicy. Tu w lokalu będzie chyba trudno, bo raban podniesie. Popatrz. Zamówił jakiś drink i wypił połowę naraz. Nie no, nieźle łoi. I dobrze. Będzie łatwiej, tylko popatrz. Nawet sobie tej torby na podłodze nie postawi. Ciągle ma na ramieniu. Strzeże, jakby tam skarby nosił. Imers westchnął i spojrzał na zegarek. Kurde, to może potrwać jeszcze nie ma dziesiątej. Do lokalu zaczęło wchodzić coraz więcej gości i obserwacja stawała się trudniejsza. Kis zamówił jeszcze dwa drinki, wypił je i odszedł od baru. Przechadzał się po lokalu, jakby szukał kogoś konkretnego. Niestety, nie było w jego chodzie widać wypitego alkoholu. Ruszał się tak, jakby był całkowicie trzeźwy. Jego spacery po klubie trwały co najmniej pół godziny, aż w końcu zatrzymał się przy jednym mężczyźnie. Zamienił z nim kilka zdań, a potem podszedł znowu do baru. Myślałem, że zamówi alkohol, ale zamiast tego postawił sobie torbę na łudzie i zaczął w niej czegoś szukać. Po kilku chwilach wyjął klaser, ale ciągle go ktoś szturchał, bo w ametyście zrobił się już prawdziwy tłum. Widziałem, jak twarz fryzjera ściąga się gniewem. W końcu szybkim ruchem zamknął torbę i ruszył w kierunku toalety. Idę za nim do kibla, mruknąłem do Imersa. On coś kombinuje. Może uda mi się ukraść tą torbę. Weź gdzieś, stań obok i pilnuj, czy wychodzę. Dobra, dobra. Imers wziął dwa ostatnie łyki piwa. A ja zacząłem się przedzierać przez tłum w kierunku toalet. Niemal dogoniłem kisa. Drzwi jeszcze się nie zamknęły, kiedy je pchnąłem. Minąłem umywalki i przeszedłem do części z pisuarami i kabinami. Było tam kilka osób, ale nie zauważyłem fryzjera. Musiał być w którejś z pięciu kabin. Oddzielały je cienkie ścianki z płyty MDF ze szparami na dole i na górze. Po kolorach pod klamkami zauważyłem, że trzy były zajęte. Dwie skrajne i środkowa. Wszedłem do jednej z wolnych kabin i zamknąłem się na zamek. Z lewej, mimo głośnej muzyki, słychać było stęknięcia, a po prawej cisza. Schyliłem się i popatrzyłem przez szparę na prawo. Miałem szczęście, bo kis zajmował właśnie tamtą kabinę. Poznałem go po charakterystycznych butach z grubą na co najmniej 7 cm podeszwą i złotym napisem Dior. Torba nie stała obok niego. Więc musiał mieć ją na kolanach. Zamknąłem cicho muszlę klazetową, a potem wszedłem na deskę. Nie mogłem zajrzeć do kabiny obok od góry, bo byłem za niski, ale wyjąłem smartfona, wyciszyłem całkowicie i włączyłem kamerę, tą od selfie, bo była bliżej krawędzi urządzenia. Oparłem się o ścianę, wyciągnąłem rękę i powoli wysunąłem telefon ponad rozdzielającą kabiny płytę. Patrzyłem na ekran od dołu i miałem podgląd na to co dzieje się obok. Kis siedział na desce klozetowej. Trzymał torbę zawieszoną na ramieniu. Była rozsunięta i w środku zauważyłem lalkę. Na kolanach trzymał klaser i przerzucał gorączkowo strony. Za folią znajdowały się kłębki włosów i zdjęcia ich właścicieli. Fotografia była zawsze od przodu, więc domyśliłem się, że wszystkie zrobiono w salonie fryzjerskim. Kis przerzucał z kartki na tyle niezdarnie, że przeskoczyło kilka naraz i ukazała się ostatnia. Z przerażeniem zobaczyłem na niej swoją twarz. Zdjęcie było zrobione już po strzyżeniu, kiedy dał mi lustro, żebym sobie obejrzał fryzurę z każdej strony. Na fotografii uśmiechałem się głupkowato. Fryzjer zamknął klaser z klaśnięciem i zaklął cicho. Byłem gotowy cofnąć rękę, bo myślałem, że coś wyczuł albo usłyszał, ale ten tylko tupnął nogą, jak rozzłoszczone dziecko i znowu otworzył klaser. Przekładał kartkę za kartką, teraz wolno, strona po stronie. Zauważyłem, że przy zdjęciach były zawsze daty, a imię i nazwisko jedynie czasami. Ci z nazwiskiem to byli pewnie stali klienci. W końcu znalazł fotografię, której szukał i wyjął włosy wciśnięte za folię obok zdjęcia. Potem schował klaser do torby i wyjął lalkę. Oczy świeciły jej się niemal na czerwono. Takie miałem wrażenie, ale możliwe, że to było złudzenie i wywołało je jasne, niemal białe światło żarówek w kabinie. Kis położył ostrożnie lalkę na kolanach i zaczął kręcić śrubą, zamocowaną na wysokości żuchwy. Wydawało mi się, że lalka patrzy wprost w kamerę i zaraz ostrzeże swojego posiadacza, ale nic takiego się nie stało. Z jakiegoś powodu gardło zacisnęło mi się ze strachu, jakby ta lalka była w stanie coś mi zrobić. W piersi rozlało się gorąco. Szczęki lalki rozwarły się i zobaczyłem ostre, jak igły zęby, wyrzeźbione w czarnym drewnie. Tkwiło w nich coś brązowego. Kis dmuchnął i suche włosy opadły na białe kafelki podłogi. Na ich miejscu położył te, które przed chwilą wyjął z klasera. Wetknął je między zęby. A potem ostrożnie zaczął kręcić śrubą, a paszcza lalki zamknęła się. Domyśliłem się, że w taki sposób ofiara stawała się wrażliwa na magię demona. Włosami wskazywano osobę, która miała umrzeć. Nadal jednak nie byłem pewien, czy to kis wysługiwał się demonem, czy może było odwrotnie. Kiedy jednak fryzjer otworzył ostrożnie jasne pudło, które stanowiło korpus lalki, wszystko zrozumiałem. W środku. Znajdowała się drewniana kula, pomalowana na czerwono, symbolizująca serce, od której odchodziły dwa sznurki. Kis wyjął z torby spinki do włosów, włożył je do pudełka i zamknął, a potem schował lalkę do torby. Następnie wykonał dziwny gest, jakby groził jej palcem. Cofnąłem powoli telefon. Wiedziałem już wszystko, czego mogłem się dowiedzieć. Kis wybrał kolejną ofiarę demon uwięziony w lalce. Wiedział na kim skoncentrować moc, tylko jak ja miałem ich powstrzymać. Zgrzytnął zamek w kabinie obok i morderca wyszedł. Odczekałem chwilę. Nie chciałem, żeby wiedział, że przebywałem obok. Mógł stać się podejrzliwy. Ostrożnie wróciłem do pomieszczenia z umywalkami, a potem wyszedłem z łazienki. Prawie zderzyłem się w drzwiach z Imersem. Co tak długo cię nie było? zapytał. Musiałem odczekać. Gdzie kis? Poszedł do baru. Wyszliśmy z korytarza na główną salę. Nasz stolik był już oczywiście zajęty. Musieliśmy albo wybrać miejsce przy barze, albo tańczyć na parkiecie. To drugie odpadało. Nie byłem typem tańczącym. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek w życiu z własnej woli wykonał chociaż jeden taneczny krok. Wzbudziłbym pewnie swoimi drewnianymi ruchami sensację. Pociągnąłem więc imersa do baru, przy którym akurat zwolniło się miejsce. Na szczęście było daleko od Kisa, który usiadł blisko wyjścia i zamówił kolejnego drinka. Podano mu go w wysokiej szklance z palemką. Musimy udawać, że rozmawiamy, powiedział Imers, kładąc mi rękę na ramieniu. A nie się na niego tak gapić. Musi być naturalnie. Pamiętaj, że jesteśmy przyjaciółmi, sam tak powiedziałeś. Jasne, spojrzałem na niego i uśmiechnąłem się. Będziemy się zmieniać przy obserwacji. To by było cholernie dziwne, jakby złapał nas, jak się obaj na niego patrzymy. I trzeba to robić dyskretnie. Nie ma obawy. Całe życie podglądam dyskretnie innych facetów. Powiedział Imers. Wiesz, bo jestem gej. Wspominałem ci chyba. Parsknąłem śmiechem. Starczyło mu jedno piwo i zniknęła ta jego sztywność i zachowawczość. Okazał się facetem z poczuciem humoru. A tak w ogóle to mów mi Jarek, dobra? Bądźmy na ty. Jasna sprawa Jarek, ja jestem Karol. Po kilku minutach zdaliśmy sobie sprawę, że Kis również obserwuje jednego z mężczyzn siedzących przy stoliku. Powoli sączył drinka i kiwał głową w takt muzyki. Nie zamawiał kolejnych. Widocznie poczuł już alkohol w głowie i chciał zachować fizyczną sprawność oraz refleks. Obserwowany przez niego mężczyzna śmiał się i żartował z trzema kolegami i kobietą. Wciąż donoszono im nowe drinki. Raz fryzjer poszedł na parkiet i trochę potańczył. Też musieliśmy coś zamówić, bo barmanka chrząkała i znacząco wskazywała czekających ludzi za naszymi plecami. I Merz poprosił dwa drinki i miskę orzeszków. Sączyliśmy alkohol tak wolno, jak się dało. O dwunastej mężczyzna, którego obserwował Kis, wstał od stolika, pożegnał się ze znajomymi i podążył w stronę wyjścia. Fryzjer ruszył za nim. Akurat ja go obserwowałem. Chwyciłem jarka za marynarkę i zaczęliśmy się przeciskać przez tłum. Żałowałem teraz, że usiedliśmy tak daleko. Akurat skończyła się jakaś znana piosenka i ludzie churmą ruszyli do baru. Pracowałem mocno łokciami i zebrałem za to kilka nieprzyjemnych epitetów, ale na szczęście nikt mnie nie zatrzymał. Wybiegliśmy z baru. Rozejrzałem się bezradnie. To była główna ulica na Starówce, i mimo północy spacerowały tłumy. Było ciepło, ale wiał porwisty wiatr, sypał w oczy piaskiem. Nagle usłyszałem szczeknięcie. Spiryt kręcił się obok latarni, tam gdzie kazałem mu czekać. Był podekscytowany. Gdzie on jest? Piesku, prowadź! krzyknąłem. Spiryt zerwał się do biegu i zaczął prowadzić przez tłum. Biegłem pierwszy, a za mną Jarek. Rzęził jak popsuty ikarus. Po trzech minutach dostrzegłem smukłą postać Kisa. Przywołałem spiryta do nogi. Nadal był niewidzialny dla ludzi i w takim tłumie co chwila ktoś na niego wpadał. Dwóch mężczyzn nawet się przewróciło, a jeden rozbił przy tym butelkę piwa. Darł się przez to w niebogłosy, jakby to było ostatnie piwo na świecie. Ustawiłem imersa obok siebie i kazałem spirytowi iść między nami. Tam był bezpieczny. Nagle dostrzegłem, że kis trzyma w ręku lalkę. Wyjął ją z torby. Szedł kilka metrów za swoją ofiarą, która lekko zataczała się. Facet na odchodne, romnął rozchodniaczka, i widocznie dopiero w tamtej chwili alkohol uderzył mu do głowy. Kis szedł w bezpiecznej odległości i pilnował dystansu. Nie wiedziałem, na co czekał, ale przyspieszyliśmy z imersem. Może udałoby się nam go jakoś powstrzymać i ocalić życie tamtemu facetowi. Taki miałem plan. Trzeba było zatrzymać te morderstwa. Nagle kis przysunął lalkę do piersi. Nie zwolnił kroku, nie obejrzał się, tylko szedł dalej, ale jego ofiara zachwiała się na nogach i oparła o latarnię. Mężczyzna złapał się za klatkę piersiową, a potem powoli osunął się na bruk. Zaczął coś mówić do przechodzących ludzi, wskazywać na serce, ale ci traktowali jego wołanie o pomoc jak zaczepki pijaka. Idź do niego i wezwij karetkę, powiedziałem im Marsowi. Facet ma zawał. A ty? Jarek krzyknął, ale nie odpowiedziałem mu. Kis obejrzał się w naszą stronę, wyszczerzył zęby i zaczął uciekać. Wydawało mi się, że jego oczy mówiły macie za swoje. Nie patrzył na umierającego faceta, tylko wprost na nas. Musiał nas zauważyć o wiele wcześniej i coś podejrzewać. Skręcił w ciemną, wąską uliczkę. I zniknął mi z oczu. Na szczęście nie musiałem się obawiać o to, że go zgubię. Spiryt wybiegł przede mnie i szczekał jako szalały. Ruszyłem za psem. W zaułku, w który skręcił kis, panował półmrok. Stała tam tylko jakaś całująca się para. Zauważyłem też dwóch zagubionych podchmielonych emerytów, którzy najprawdopodobniej szukali miejsca do oddania moczu. Nie było tam sklepów jedynie ściany z ciemnej cegły. Spiryt pobiegł w lewo. A ja za nim. Kolejna uliczka była tak ciasna, że nie zmieściłby się w niej samochód. Wiało tam tak mocno, że jeden z podmuchów niemal mnie przewrócił. Pobiegłem na wprost i po kilku metrach zobaczyłem spiryta, który usiadł obok kisa i warczał. Tamten siedział na schodkach prowadzących do zamkniętych drzwi z czarnego drewna. Na kolanach trzymał lalkę, jej oczy żarzyły się na czerwono. Nie wiem, kim jesteś. Powiedział, Ale mnie nie powstrzymasz, wiesz? Z kim rozmawiam? Zapytałem, bo nie wiedziałem, czy mówi demon. Czy fryzjer? Wyciągnąłem dłonią uspokajająco w kierunku mężczyzny. Co ty ślepy jesteś? Nie widzisz, łoptasiu? Może ból cię trochę otrzeźwi. Poczułem, że coś zgniata mi prawą dłoń, tę, którą wyciągnąłem w stronę kisa. Jakby ktoś ściskał mi ją w imadle. Kości śród ręcza chrupnęły. A pod skórą zaczęła rozlewać się krew. Krzyknąłem: Trwało to jeszcze chwilę, a złamałby mi kości. Widzę! Wystękałem. Bartek kis fryzjer. Ból ustał. Spirit biegał wokół mężczyzny, warczał i szczekał, gotów zaatakować, ale nie pozwalałem mu. Nauczył się, że może to robić tylko na komendę bierz go. Dlaczego to robisz? Zapytałem, zbliżając się do mężczyzny. Obok leżał klaser otwarty na ostatniej stronie. Brakowało włosów obok mojego zdjęcia. Stój, bo będzie źle. Zagroził, wyciągając moją stronę lalkę, jakby była bronią. Ciągle chciałem go ratować. Wydawało mi się nieprawdopodobne, że zwykły fryzjer zamienił się w mordercę, który zabijanie zaczął od swojego wieloletniego wspólnika i zapewne kochanka. Byłem pewien, że to musiał być wpływ czegoś złego. Nie rób niczego głupiego, powiedziałem. Po prostu oddaj tę lalkę, zanim będzie za późno. Za późno to jest dla ciebie. Nagle poczułem, że coś zaciska mi się na szyi. Nie mogłem oddychać. Kist wstał i pokazał, jak kciukiem i palcem wskazującym ściska sznurek łączący głowę i korpus lalki. Czerwień zalała mi oczy. Widziałem jak spiryt wariował, bo wiedział, że dzieje mi się krzywda, ale czekał na polecenie, którego nie mogłem wydać. Jesteśmy sami, to się z Tobą zabawię, powiedział kis. Na jego twarzy wydymały się żyły. Miałem wrażenie, że jego źrenice żarzą się na czerwono, tak jak oczy lalki. Taka władza to coś wspaniałego. Wystarczy jeden włos i mogę wszystko. To jest piękne, prawda? Mężczyzna zacisnął drugą dłoń na bezwładnie zwisającej ręce lalki. Trzasnęła deszczułka, i w tej samej chwili poczułem ból w przedramieniu. Zakręciło mi się w głowie. Skóra pękła i wyszła przez nią biała, potrzaska na kość. Krew chlusnęła na bruk. Upadłem na kolana, a potem osunąłem się na bok. Nie miałem już na nic siły. Ból był tak obezwładniający, że chciałem wrzeszczeć, ale nie mogłem. Kis wciąż ściskał mnie za gardło. Spiryt jednak nie czekał już na rozkaz, rzucił się na dłoń fryzjera i zacisnął zęby na nadgarstku. Zmaterializował się dopiero przy ogryzieniu, więc całkowicie wytrącił go z równowagi. Kis przewrócił się na bruk, poluźnił uchwyt, ale nie wypuścił lalki. Wciągnąłem powietrze przez usta i po krótkiej chwili ciemność z przed oczu ustąpiła. Wstałem powoli, ale zachwiałem się na nogach. Ręka bolała tak bardzo, że w jednej chwili na całe ciało wystąpił pot. Spiryt jednak wiedział, co robić. Szarpał wściekle nad garstek i w końcu kis wypuścił lalkę, uderzyła głową o kamienie ulicy. W tej samej chwili poczułem, jakby ktoś rąbnął mnie młotkiem w tył głowy. Z nosa popłynęła krew. Poleciałem do przodu dwa kroki, i chociaż ból niemal odbierał mi przytomność, wyciągnąłem zdrową rękę po lalkę. Wiedziałem, że od tego zależało moje życie. Kis wierzgnął, by zrzucić z siebie warczącego psa i sięgnąć po lalkę drugą ręką. Byłem jednak szybszy. Chwyciłem ją i cofnąłem się chwiejnie kilka kroków. Podeszwy butów miałem we krwi. Uderzył we mnie kolejny podmych wiatru i poślizgnąłem się. Spirit puścił nadgarstek i rzucił się do szyi fryzjera. Ten osłonił się przed ramionami i przycisnął podbródek do piersi. Mój zwierzęcy demon był jednak ciężki i wściekły. Nie widziałem go w takiej furii, od kiedy uwolniłem go od pętlarza. Nagle usłyszałem za plecami krzyk. To jakaś kobieta weszła w zaułek i nas zauważyła. Przeraził ją widocznie widok krwi i czerwonych ślepi spiryta. Chciałem krzyknąć, by wezwała pogotowie albo policję, ale miała głowę na karku i nim otworzyłem usta, uciekła. Usłyszałem jednak zbliżającą się karetkę. Musiała jechać do ofiary Kisa. Przypomniałem sobie wtedy o spince w klatce piersiowej lalki. Ukląkłem i położyłem ją na bruku, na wznak. Otworzyłem drewniane pudełko, które reprezentowało ludzką pierś. Wiedziałem, że gdybym teraz uszkodził któryś ze sznurków, tobym umarł. Magia Demona była skierowana na mnie, ale może działała jeszcze na tamtego mężczyznę. Z drugą stwierdziłem, że spinki nie było. Ostrożnie zamknąłem lalkę i podniosłem ją z ziemi. Zostaw, Spiryt! Krzyknąłem, ale pies nie odskoczył. Przed ramiona i dłonie kisa były pocięte ostrymi zębami, a szare futro zwierzęcia poplamione krwią. Wydaje mi się, że spiryt naprawdę chciał go zabić. Przywołałem go drugi raz i dopiero wtedy zareagował. Ciągle szczerzył kły, a oczy błyszczały mu czerwienią. Wycofałem się w stronę ulicy. Patrząc na podnoszącego się wolno z ziemi kisa, spiryt stał między nami i zjeżył sierść na grzbiecie. Ciało fryzjera wyprężyło się, a potem zamknął oczy i spuścił głowę. Jakby nagle wypełnił ją ołów. Nie zabierzecie mi go, powiedział nie swoim, niskim głosem i wyjął mały nożyk z kieszeni. Był elementem breloczka. Nie dłuższy niż 3 centymetry. Wyglądał trochę jak rekini ząb. Jest mój, jest mój, mój albo niczej! Nim zdążyłem odpowiedzieć, wbił ostrze w podbrzusze i przesunął nim aż dotknęło mostka. Po dżinsach zaczęła spływać krew z zawartością jelit. Mężczyzna uniósł głowę i otworzył oczy. To wy, nie ja, to wy! wyszczerzył zęby i wcisnął obie dłonie w pionową ranę na brzuchu. A potem z całej siły szarpnął, jakby chciał się przede mną obnażyć. Odwróciłem się, ale usłyszałem, jak wnętrzności uderzają z mlaśnięciem o Nie chciałem na to patrzeć. Wiedziałem, że widok demona każącego Kisa za porażkę prześladowałby mnie do końca życia. Wróciłem na główną ulicę. Próbowałem biec, ale wkrótce bieg przeszedł w chwiejny chód. Musiałem wytrzymać i oddać lalkę Imersowi. Nie mogła dostać się winne ręce, szczególnie że w środku były wciąż moje włosy. Gdy wbiegłem w tłum na głównej ulicy, ludzie rozstąpili się. Wskazałem karetkę, której światła błyskały ledwie pięćdziesiąt metrów dalej. Ale nikt mi nie pomógł. Po dziesięciu krokach znalazł się mężczyzna, który odłożył swoje piwo pod latarnię, nie dbając, że zakrwawi piękny, jasny dres w paski zaciągnął mnie do karetki. Ofiara kisa siedziała już na ławce. Przytomna, Imers wybiegł mi na spotkanie. Weź to i nie pozwól, by coś się stało. Wcisnąłem mu lalkę w rękę. Pilnuj jej. W tym momencie straciłem przytomność. Najprawdopodobniej straciłbym ją wcześniej, ale widocznie strach przed śmiercią uwolnił we mnie nadludzkie siły. Hmm, wygląda naprawdę dobrze powiedział Jarek, stukając w mój gips na przedramieniu. Boli jeszcze? Jak cholera stęknąłem, ale coraz mniej. To prawda. Mogę złożyć podpis? Na no pewnie. Będę miał pamiątkę śmiało. Siedzieliśmy w mieszkaniu Imersa na tapczanie. Spiryt leżał na dywanie, a Rudolf spał wciśnięty w jego futro. Kocur nic sobie nie robił z tego, że Spiryt był psem. I do tego demonem. Myślał praktycznie. Liczyło się tylko ciepło, a demon w psiej skórze generował dużo ciepła. Każdy szanujący się kot uznawał, że ciepła nigdy za dużo. Jak się czuje tamten facet? zapytałem. Nic mu nie jest. Jak pobiegłeś za kisem, to dosłownie 15 sekund później stracił przytomność. Zacząłem mu robić sztuczne oddychanie, a potem zmieniałem się z ratownikiem medycznym, bo taki akurat przechodził urlopowicz. Ze Śląska przyjechał. Karetka pojawiła się ekspresowo. Gdyby nie tłumy na deptaku, to byłaby jeszcze wcześniej. Tyle, że nagle, tuż przed tym, jak wyłączyli sygnał dźwiękowy, facet otworzył oczy i wstał. Serce zaczęło mu normalnie bić, wszystko się cofnęło. Bo wtedy wyjął lalce z paszczy włosy. A może wiatr sam je wywiał, jak były suche, a on poluzował tylko śrubę? No, tak mogło być. Tam wiało jak cholera, bo dlaczego niby miał je wyjmować? Wtedy lalka zadziałałaby na nas obu jednocześnie. Tak chyba by się stało. Nie wiem. Chyba się już nie przekonamy, powiedział Imers, zerkając w stronę biurka. Tam, w metalowej skrzynce wyłożonej watą, ukrył lalkę. Wcześniej wyjął pedantycznie wszystkie włosy z pomiędzy jej zębów. Lekarz mówi, że zrośnie się szybko, bo czyste złamanie bez żadnych powikłań. Podjął na nowo. Miałeś szczęście, Karol, bo to wyglądało paskudnie jak cholera. No, bo załatwiłeś dobrego chirurga i to szybko. Gdyby mnie traktowali jak pierwszego lepszego z ulicy, to pewnie teraz bym chodził bez ręki. Może nie. Pewnie nie, ale na pewno byłyby komplikacje, nie trafiłbyś od razu na stół. Ale mam jeszcze znajomości jakichś kolegów, no ale zasłużyłeś. Bóg wie, ilu ludzi ocaliłeś. Ja i ty, poprawiłem go, unosząc palec. Pamiętaj, Jarek, że gdyby nie ty, to kis nie przestałby zabijać. Arciszewski tuszowałby sprawę za sprawą, a im byłoby ich więcej, tym bardziej byłby w tym gorliwy. Ale tak myślę, że mogło się też stać coś o wiele gorszego. Co? Ten demon mógł się uwolnić. To chyba do tego zmierzało. Przejął na chwilę ciało Kisa, ale głównie zatruł mu umysł. Spowodował, że zabijanie i wyrządzanie bólu sprawiało biedakowi rozkosz. Uzależnił go od tego. Ja przynajmniej tak myślę. Ale wszystko zmierzało do tego, żeby się uwolnił. Moja dziewczyna też tak sądzi. Przez telefon nie może stwierdzić w stu procentach, ale jak go zobaczy, to może powie. Ona też jest z branży? Parsknąłem śmiechem. Imers potrafił być zabawny, jak nie był spięty. Nie no, powiedział, spoglądając na skrzynkę z lalką. Ciągle nie mogę w to uwierzyć, że tam siedzi demon. Że można ludziom robić krzywdę, że to działa. Gdybym nie zobaczył, to by nie uwierzył. I ciało tego kisa trudno to wszystko tak wiesz, przetrawić. Przerwał na chwilę i nabrał powietrza. I co z tym zrobisz z tą lalką? Hmm, nie wiem jeszcze. Porozmawiam z Magdą, i się jej poradzę. Poprzednio ktoś chyba tą lalkę wyrzucił do rzeki, ale widzisz, w jakiś sposób Krzysztof ją znalazł. Może spróbuję ją zniszczyć chociaż. Nie wiem. Biedny facet, ten kis. To co z niego zostało, jak zginął to. Straszne to było. Trafił do ciebie, na twój stół? Zapytałem. Tak. I zrobiłeś mu sekcję? No tak. Było podejrzenie, że go ktoś prycował, że to sobie zrobił. Byli przecież świadkowie, że zachowywał się normalnie w klubie. Pobrałem próbki, a potem poszywałem, poskładałem go do kupy. No, było tego trochę, powiem tak. Arciszewski tamtego dnia nawet nie pojawił się w prosektorium, a powinien. Pokiwałem głową. To co? Będziesz jechał? Intercity za godzinę rusza z głównego. Pojadę z tobą na dworzec, chociaż ci ten plecak ponoszę. No i ja nie wiem, czy ty z tą gotówką chcesz tak jeździć. Żeby ci nie ukradli, poprosiłem o banknoty 200 złotowe i dorzuciłem trochę grosza. Jest tego trzydzieści tysięcy, bo poniosłeś uszczerbek na zdrowiu. Taki dodatek. Umawialiśmy się na dwadzieścia i ja nigdy bierz! Widać, że ty nie robisz tego dla pieniędzy i luksusu. Ty to lubisz i umiesz to robić. To dziwne, pokręcony. Przerwał i westchnął, ale ja cię rozumiem. Ja kroję trupy. I ja też to lubię, nie dla pieniędzy. Tak jak ty nadstawiasz karku, by pomóc żywym i martwym, tak ja grzebie w martwych, by może przyczynić się do ochrony tych żywych. Czasem coś naprawdę znajdę. Jestem taki trochę detektyw, trupi detektyw. Tylko, że ty nadstawiasz karku, a ja mam stałą pensję. Ty musisz liczyć na ludzi, na ich słowo, bo jak wykonasz robotę, to mogą ci potem napluć w twarz. Co im zrobisz? No nic wzruszyłem ramionami. No właśnie. No to ja zapłaciłem więcej, by ci wyrównać za takiego jednego, co nie zapłaci. Ja płacę za niego, bo jestem strasznie z ciebie zadowolony, Karol. Tylko wiesz, gdyby nie twój pies, to byś zginął w tamtym załuku. Miałeś szczęście. To prawda. Przyznałem i poklepałem spiryta po głowie. Spisała się moja bestyjka, co? Musisz mu sprezentować jakiś wyjątkowy smakołyk za to. Spiryt zastrzygł uszami i machnął ogonem, jakby wszystko zrozumiał. Epilog. Lalka leżała na stole przed kanapą w moim mieszkaniu. Deseczka, którą złamał kis, była nienaruszona. Magda siedziała obok mnie na kanapie. Nadal pociągała nosem, ale utrzymywała, że wyzdrowiała. Nie muszę tego dotykać, powiedziała. A nawet. Ja boję się tego dotknąć. To coś potężnego i starego. Może mi zrobić krzywdę. On gromadził moc. Kis zabijał tych ludzi dla niego, a nie dla siebie. Ten demon, albo nie wiem jak to nazwać, tylko udaje, że służy i że jest narzędziem, bo on służy tylko sobie. Wystarczy, że spojrzę w te żarzące się oczy, od razu przychodzi mnie dreszcz. Próbowałem zniszczyć lalkę, spalić, zmiażdżyć, ale zawsze się odradzała. Pojawiała się nienaruszona. Można chyba uznać, że była niezniszczalna. Karol, tylko jedno może go zabić. No? Czas! Odgarnęła włosy z policzka. Mówiłeś, że oczy były czarne. Były takie, bo jego moc gasła. Był słaby wtedy. Z czasem jego moc słabnie. Jest jedno wyjście. Trzeba go ukryć. A jakby wrzucić do wulkanu albo coś. Wiesz, jak we władcy pierścieni. Magda zaczęła się śmiać tak gwałtownie, że aż zrobiło mi się głupio. Zaczerwieniłem się. I gdzie ty znajdziesz aktywny wulkan, i to taki, by tam wleść, co? No, nie wiem, westchnąłem i przestałem się bronić. Miała rację. To nie był mądry pomysł. No, i przecież sam mówiłeś, że widziałeś, że się spalił i zostały tylko te metalowe zawiasy, a następnego dnia wygrzebałeś go z popiołu. Dlaczego niby nie miałby się pojawić gdzieś w zastygłej magmie? I nie bój się, ktoś by go tam znalazł. Ten demon umie przyciągać ludzi, znalazłby go turysta, może wygrzebałoby jakieś zwierzę i ktoś zacząłby za jego pomocą zabijać i uwolniłby demona. I nie wiesz, czy on nie chciałby się zemścić na tobie? Po tamtej stronie mam tyle wrogów, że naprawdę próbowałem ją rozbawić. Ale miała taką minę, że przestałem się uśmiechać. Karol, to poważne. Ja to czuję. Pamiętasz to, co mieli Urenowie z tego horroru? Ten swój magazynek z demonami uwięzionymi w przedmiotach. No tak, pamiętam. Chyba pora założyć nasz. Masz szafę pancerną na broń. Można jeszcze kupić safe, wyrzucić klucz na wszelki wypadek, albo ustalić szyfr, który będziemy znać po połowie. Tak, żeby jedno bez drugiego nie mogło otworzyć. To drugie rozwiązanie, chyba lepsze. Może się trafi coś, co trzeba będzie jeszcze tam włożyć. No dobra, mruknęła. To zabieraj to z kanapy i do szafy pancernej, bo ja tego dziadostwa nie dotknę. I zamknij to. Wstałem z kanapy i chwyciłem lalkę za głowę. Może go jakoś nazwiemy, zaproponowałem. Tą lalkę. No wiesz, tak jak w tych wszystkich horrorach. A jak nam się trafi jeszcze jedna, to co? Będziemy mówić lalka jeden i lalka dwa? No on ma już imię. Skąd wiesz? Po prostu wiem. Nazywa się Borg. Borg. Powtórzyłem powoli. Podszedłem do szafy, otworzyłem ją i położyłem lalkę na wolnej półce. Miałem wiele pustych półek, bo w środku trzymałem tylko pistolet, amunicję i księgę demonów. Zanim zamknąłem szafę na klucz, usłyszałem głos Magdy. No, chodź do mnie, biedaku, Poprzytulamy się, tyle cię nie widziałam. Uśmiechnąłem się pod nosem i pomyślałem, że czeka mnie miły wieczór. Kiedy się odwróciłem, zobaczyłem Spiryta na kanapie i Magdę wtuloną w jego szare, kosmate futro. Obrzydliwie zwywalił jęzor i dyszał chrapliwie. Założyłbym się, że się uśmiechał. Magda uniosła nagle głowę. A ty, Karol, może zrobiłbyś mi kakao z miodem, co? Jeżeli zainteresowała Was historia Borga, zapraszam do opowieści Pan, Życia i Śmierci. Proszę o subskrypcję i lajka. Zajrzyjcie również na playlisty Demonofila i posłuchajcie innych przygód Karola. Pozdrawiam. Bruno Shark